Witam bardzo serdecznie z Polsa, w Centrum Diagnostyki Sportowej. Zajmujemy się kompleksową oceną wydolnościową, jak i dietetyką, treningiem i fizjoterapią. Z naszych usług korzystają zarówno amatorzy, jak i profesjonalni zawodnicy, którzy chcą w kompleksowy i odpowiednio dobrany sposób prowadzić swój trening, który zmierza do określonego punktu, który sobie oczywiście określamy. Na czym polega, jak wygląda procedura współpracy z Wami? Przede wszystkim w zależności od tego, jaką dyscyplinę trenujesz, tak w odpowiedni sposób dobieramy test, który ma ocenić Twoje predyspozycje wysiłkowe. Pracujemy na określonych profesjonalnych analizatorach, które są w stanie dać nam pełną informację na temat Twoich aktualnych możliwości wysiłkowych, Twojej wydolności. Dzięki czemu opracowany trening, wdrożenie pewnych zasad będzie tu w tym momencie bardzo skuteczne. Oczywiście określamy sobie pewne intensywności dzięki określonym pomiarom w bezpośredni sposób, czyli nie z kalkulatorów, z określenia w przybliżeniu stref, przykładowo tętna, tylko bezpośrednio badamy i określamy, czy to progi metaboliczne, czy właśnie te strefy wysiłkowe. Tak więc wiesz na podstawie tych wyników badań, z jaką intensywnością w najlepszy sposób przykładowo spalać tkankę tłuszczową, w jakiej intensywności najlepiej kształtować wytrzymałość ogólną czy wytrzymałość specjalną. Tak więc trening jest w tym momencie skrojony na pełnię Twoich możliwości aktualnych. Tak więc również zmniejszamy dzięki temu też ryzyko ewentualnego na przykład przetrenowania, co jest też częstym problemem w sporcie. Dzięki temu, że masz założoną maskę na twarzy, całe powietrze, które wdychasz i wydychasz, jest analizowane, czyli jego skład jest określany, jak chodzi o ilość tlenu i dwutlenku węgla. Rejestrowana jest również wentylacja płuc, no i dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie precyzyjnie określić między innymi, jaki masz pułap tlenowy, czyli wartość VO2 max, czyli maksymalny pobór tlenu, ile jesteś w stanie tego tlenu maksymalnie pobierać. Wiemy, ile wydychasz dwutlenku węgla, tak więc jesteśmy również w stanie dokładnie określić strefy, tak? Gdzie są progi, jak się to zmienia. Tak więc tutaj mamy, można powiedzieć, w fizjologii wysiłku takie bezpośrednie powiązanie pomiędzy z tym, co się dzieje w naszych mięśniach podczas wysiłku, a tym, co się dzieje w naszym układzie oddechowym. Na chwilę obecną sprzęt, który istnieje na świecie, pozwala przeprowadzać tego typu testy w warunkach naturalnych. Tak więc mamy urządzenia, które swoją masą nieznacznie przekraczają 1 kg i tak naprawdę całe laboratorium jest w takiej małej puszeczce, a połączony jesteś z nim za pośrednictwem zwykłego drena próbkującego, a wentylacja oznaczana jest bezpośrednio w głowicy, która znajduje się tu z przodu przed maską. Tak więc uciążliwości już na szczęście możemy na chwilę obecną zapomnieć, pod warunkiem, że taki sprzęt się posiada. I badania można zrobić na bieżni mechanicznej, na stacjonarnym rowerze, ale można też w tym sprzęcie biegać na przykład na stadionie, tak? Tak, dokładnie. Ten sprzęt mobilny daje taką możliwość bezpośredniego odzwierciedlenia warunków naturalnych, czyli może to być na przykład właśnie bieg w terenie, czy bieg na stadionie lekkoatletycznym, gdzie mamy to idealne odwzorowanie.